Dawid Podsiadło śpiewa, że fal nie ma fal, natomiast w psychoterapii są, fale są, fale są. Pozwólcie, że nie będę śpiewać dla dobra swojego i waszego. A powiedziałam, że są fale trzy razy, ponieważ w terapiach poznawczo-behawioralnych wyróżniamy właśnie trzy. Czym się od siebie różnią? Czy to tak, że jedna fala zmywa drugą, a być może łączą się one w odpowiedzi na to, co dzieje się w otaczającej nas rzeczywistości? A moim i waszym dzisiejszym gościem jest dr Marcin Domurat, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W swojej pracy łączy terapię akceptacji i zaangażowania oraz terapię skoncentrowaną na współczuciu, tak zwane metody trzeciej fali terapii behawioralnej. O falach, o diagnozie, o procesach transdiagnostycznych i o tym, dlaczego tak bardzo potrzebujemy skupiać się na objawach zamiast poszukiwać tego, co czyni nasze życie wartościowym i dobrym, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką. To jest podcast Gutral Gada, a spotykamy się dzięki uprzejmości pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, gdyż dr Marcin Domurat prowadził korektę i redakcję książki, która właśnie ukazała się w Polsce, ponad DSM. DSM, czyli kryteriami diagnostycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które poniekąd wyznacza to, co chorobą jest, a co chorobą nie jest. Wzbijamy się ponad DSM. Dlaczego? O tym dowiecie się z tej właśnie rozmowy. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Gutral Gada. Cześć Marcin, miło mi Cię gościć w podcaście. Długo się umawialiśmy na to spotkanie. Cześć, tak, bardzo mi miło, miło Cię widzieć. Dawid Podsiadło śpiewa fal, nie ma fal, nie ma fal. A terapeuci mogliby, tak mi się wydaje, mogliby zaśpiewać wręcz odwrotnie, że są fale, są fale, są. No bo dzisiaj spotykamy się po to, aby porozmawiać o trzeciej fali. I zaraz zanim my sobie rozkminimy, skąd ta trzecia fala, to dlaczego ona jest trzecia? No bo to by sugerowało, że były jeszcze jakieś poprzednie fale. Więc o co chodzi z falami w psychoterapii? Okej, pewnie to dotyczy nie tylko tradycji behawioralnej, bo w niej dzisiaj będziemy się poruszać. Znaczy, to jest trzecia fala terapii behawioralnych, to o czym będziemy mówić. I trzecia, i druga, i pierwsza. Psychoanaliza dzisiaj też wygląda inaczej niż za Freuda i różne rzeczy się wydarzały, może akurat nie przybrało to takiej terminologii, że to są fale. Akurat przy terapiach behawioralnych taką nazwą się posługujemy, tak, i rozumiem, trochę będziemy się przemieszczać po kolei przez te fale, tak, rozumiem, w tę stronę zmierzamy. Będziemy płynąć z tymi falami, żebyśmy mogli zrozumieć też, w jaki sposób terapia ewoluuje. O Freuda zresztą bardzo często pojawiają się pytania w różnych Q&A i ja myślę sobie, że to bardzo dobrze, że terapie psychoanalityczne już nie wyglądają tak jak za Freuda. Zmienia się świat, zmienia się otoczenie, zmieniają się różnego rodzaju regulacje, więc byłoby niepokojące, gdyby psychoterapia jakakolwiek, w jakiejkolwiek modalności była jakąś skamieliną, która się nie zmienia. Ale zatrzymujemy się przy terapiach poznawczych. Oczywiście gdzieś najbardziej chciałam o tym porozmawiać w związku z dynamicznym rozwojem trzeciej fali, ale myślę, że byłoby nie fair w stosunku do poprzednich fal, gdybyśmy w jakiś sposób o nich nie opowiedzieli i byłoby to konfundujące dla naszych słuchaczy i słuchaczek, gdyby oni nie wiedzieli, no dobra, trzecia fala, a co się stało z poprzednimi i co, one już się rozpłynęły, zostały wchłonięte przez trzecią falę, więc idźmy najlepiej, jak to zawsze bywa, od początku. Pierwsza fala terapii behawioralnych. To było co i kiedy to było, mniej więcej? Tak, to cofamy się jakieś 100 lat wstecz i próbujemy sobie wyobrazić, jak nauka wyglądała wtedy, nie tylko psychologia i psychoterapia, tylko w ogóle cały taki warsztat metodologiczny, którym można było się posługiwać i wiemy, że to było coś zupełnie inaczej niż to, co mamy teraz. I behawioryzm był ten pierwszofalowy, taką próbą
złapania czegoś takiego w funkcjonowaniu człowieka, co byłoby jakieś obiektywne, mierzalne i dało się jakoś na to wpływać. I to było to skupienie na zachowaniu tym zewnętrznym. To znaczy przyglądano się temu, jak te zachowania możemy ukształtować, w jaki sposób wpływać na to, że jakieś zachowanie się pojawia, czy też pojawia się częściej, albo ktoś uczy się jakiegoś zachowania. I wydaje mi się, że z tamtego czasu, czy z tej pierwszej fali, która pewnie nie wiedziała, że będą kolejne, mamy ten właśnie warsztat, jakiś sposób opisu rzeczywistości przy pomocy języka, który ma być precyzyjny, który ma być obiektywny i który daje jakąś szansę na zmiany. I pewnie elementy różne tamtych odkryć są obecne do dzisiaj w różnych terapiach, w tych kolejnych falach. Choć ta pierwsza fala raczej niechętna była do zajmowania się myślami i różnymi wewnętrznymi zjawiskami, one były zbyt mgliste i niejako zostały wypchnięte poza nawias tego, czym ta pierwsza fala miała się zajmować. No dobra, a fala numer dwa, jak do niej doszło? Ktoś doszedł do wniosku, że dobra, ten klasyczny pierwszy behawioryzm, nauka, opis zachowania, passé. Nowe trendy, jak w modzie, musimy wymyślić coś lepszego i wtedy wchodzi cała na biało druga fala? Czy jakoś inaczej ten proces przebiegał? No, myślę, że nie da się tych myśli, uczuć, wrażeń wypchnąć tak zupełnie z procesu terapii i nie wiem, czy ktoś dzisiaj myśli w kategoriach terapeutycznych wyłącznie pierwszofalowo o tym zachowaniu obserwowalnym i różnych bodźcach, które je kształtują. To jest element, ale tak, druga fala dołączyła to zainteresowanie tą sferą poznawczą zwłaszcza i nastąpił taki mariaż, który ma jeszcze jedno oblicze, to znaczy tak dołączono to, co dzieje się z naszymi myślami i przekonaniami do tego, jak to wpływa na nasze zachowanie, jak sprawia, że ono nawet jeśli jakoś jest nieadaptacyjne czy nieprzydatne nam z jakiegoś powodu potrafi się utrzymywać i zajęto się tymi przekonaniami. To zrodziło taką tendencję do tego, że oprócz tego, że zmieniamy zachowanie tak zewnętrznie, to też zmienia się coś we wnętrzu. No i powiedzmy, że tak te drugofalowe metody, ten mariaż kształtował taki sposób myślenia, że te myśli w jakiś sposób mają się zmieniać, mamy albo robić tak, żeby one się zmieniały. Do tego doszło jeszcze jedno zjawisko, to są już lata, nie wiem, 50. mniej więcej. Kiedy chcieliśmy coś wiedzieć o psychoterapiach, na ile one mogą pomóc poradzić sobie z czymś, co dzisiaj nazywamy zaburzeniami psychicznymi, a co miało różne nazwy w historii, w jakiś przewidywalny i uporządkowany sposób. I z jednej strony taki behawioryzm obiektywny, mierzalny, z drugiej strony dołączenie do tego tej części poznawczej, również jakoś takiej uporządkowanej i dającej się regulować, opisywać. Dosyć dobrze dopasował się do takiego świata, który chciałby wiedzieć, co nam jest i jak to się leczy i co zrobić, żeby tych jakichś objawów na przykład nie było, żeby ich się pozbyć. Co dalej wiązało się z przyjęciem takiej biomedycznej metafory w myśleniu o psychopatologii czy o cierpieniu ludzkim. Innymi słowy, że to, co nam dolega w środku, co nas boli nie fizycznie, ale tak bardziej emocjonalnie, to można temu nadać nazwy chorób i wtedy leczyć tak jak choroby. No dobra, no to mogłoby się wydawać, że mamy już naprawdę bardzo dużo. Mamy zachowanie, mamy procesy poznawcze. No to komplet. Prawie. Prawie, no bo rozumiem, że z jakiegoś powodu przychodzi fala numer 3. Jest fala numer 3, która dorzuca coś jeszcze. To znaczy, można by na to spojrzeć, że to też jest jakiś kolejny moment w historii, kiedy po prostu potrzebujemy czegoś innego albo jakiś rodzaj myślenia wyczerpał swoje możliwości. Znaczy, pomimo kilkudziesięciu kolejnych lat udoskonalania tych protokołów drugofalowych czy tego sposobu myślenia, niespecjalnie to sprawiało, że terapia na przykład jest bardziej efektywna albo że wiemy coś zdecydowanie więcej. No, badania się zmieniają. Wiemy, że ogólnie terapia jest bardziej przydatna niż,
niż nieprzydatna, że w wielu sytuacjach potrafi pomóc. Ludzie generalnie po różnego rodzaju terapiach czują się lepiej niż przed nimi. Ale no, napotkało to ograniczenia związane właśnie trochę z tym medycznym sposobem myślenia, bo niekoniecznie ktoś, kto dzisiaj idzie do psychoterapeuty, koniecznie myśli o sobie, że jest chory, albo że coś mu dolega, albo że jedyne, co go interesuje, to pozbyć się jakiejś choroby. Wydaje mi się, że dla wielu osób dzisiaj myślenie o terapii jest myśleniem po prostu o jakimś rozwoju, zaciekawieniu sobą i nie wyłącznie ograniczonym do jakiegoś jednego wycinku zachowania, ale uwzględniającym różne składowe życia, różne elementy, które nie mieszczą się wyłącznie w tych diagnozach. Jednocześnie żyjemy w świecie, który też dotarł do jakiegoś punktu, w którym nie wszystko jest takie samo jak 20 czy 30 lat temu, mniej więcej 30 lat temu. Są jakieś początki trzeciofalowego myślenia, które zmieniło po pierwsze podejście do treści poznawczych, to znaczy już tak bardzo nie interesujemy się zmienianiem myśli, tylko zmienianiem naszej relacji z myślami. To brzmi może mgliście, ale nie tyle to ma polegać na tym, że jak doświadczamy negatywnych myśli na swój temat, to powinniśmy jakoś w jakiś sposób zmieniać na pozytywne, tylko móc przyjmować tak, że czasem one są negatywne i co dalej kierować się w jakąś stronę. I takie elementy, które też myślę wyróżniają różne terapie trzeciofalowe, bo to jest cały worek różnych pojęć, skrótów, terminów, to jednym ważnym wyróżnikiem wydaje mi się takie dołączenie do tego procesu związanych z uważnością, z mindfulnessem i wydaje mi się, że to jest też dosyć czytelne, to znaczy dzisiaj mamy dużo więcej różnych rozpraszaczy, jesteśmy mniej uważni, nawet jeśli bardzo chcemy, to trudno nam to zachować. I wydaje mi się, że mindfulness rozumiany nie tylko jako jakieś medytacje, ćwiczenia, jest czymś, co może pomagać samo w sobie, albo co może być ważną częścią terapii, albo zrobienie tych samych rzeczy w sposób uważny może mieć zasadniczo inny efekt niż z pominięciem tego kroku, zrobienie czegoś nieuważnie od tak. Więc to jest jeden taki ważny element, a drugi to jakieś nazwanie takiego celu, to znaczy różne terapie wiążą się z różnym sposobem myślenia albo różnymi wizjami czy odpowiedziami na pytanie, do czego terapia w ogóle ma służyć. Co to znaczy, że jest skuteczna czy nieskuteczna, jak cokolwiek nam tam wyjdzie, a czy pod jakim względem. I tutaj różne modele terapii mają różne odpowiedzi i nie ma jednej uniwersalnie dobrej. Jeśli chcemy terapii dopasowanej maksymalnie do modelu biomedycznego, bo mamy jakieś objawy, których chcemy się pozbyć, to pewnie to myślenie drugofalowe może być dla nas całkiem okej i możemy korzystać z tego. W takim rozumieniu trzeciofalowym można powiedzieć, że takim kierunkiem działania terapii albo tym, co ma się wydarzyć w ramach terapii, to kierowanie się w stronę wartości, czy to odkrywanie osobistych wartości, podążania za nimi, realizowania ich czasem w obliczu różnych trudności, które tam mogą przeszkadzać. Więc czasem to tak może w takim dużym skrócie można by opisać, że oparte na uważności, kierowane w stronę wartości. Takie mogą być te trzeciofalowe terapie. To ja cię zapytam o wartości. Co to są wartości? No bo jak rzucamy takie hasło wartości, to mi się przynajmniej w głowie wyświetla z automatu Bóg, honor, ojczyzna. Mhm. Nie? Brzmi to tak bardzo patetycznie. Co jest dla ciebie w życiu ważne? Jakie wartości sobą reprezentujesz? No i myślę, że jeżeli ktoś słucha naszego podcastu, mam nadzieję, że jeszcze są jakieś osoby, które tego nie wyłączyły, no to one mogą się zająć, matko jedyna, jakie to są moje wartości? Mhm. O co chodzi z tymi wartościami? Dlaczego one stają się istotne w myśleniu trzeciofalowym? Rzeczywiście Bóg, honor, ojczyzna albo tego typu duże słowa to jest nasze pierwsze skojarzenie rzeczywiście z sens słowa wartości, tak jak ja go użyłem w tym trzeciofalowym rozumieniu, wiąże się z czymś innym. Wartości mogą być obecne w naszej rozmowie na przykład. Każdy z nas może sobie mieć jakieś mniej czy bardziej nazwane, odkryte albo jakoś sprecyzowane wartości związane z tym, co chcemy. Nie możemy myśleć na przykład, że bardziej przymiotnikami niż takimi hasłami, które podałaś, żeby ta rozmowa była ciekawa dla kogoś albo żeby była
miała w sobie jakąś, nie wiem, rzetelność, albo żeby miała informacje, które komuś się przydadzą do tego, żeby jego życie było lepsze w jakiś sposób. Nie wiem, moglibyśmy mieć wartość, żeby to było zabawne, albo jakieś, nie wiem, to było coś się działo takiego widowiskowego i tak dalej. Można mieć takie wartości i raczej te wartości decydują czasami o sposobie robienia różnych rzeczy, sposobie angażowania się w jakieś aktywności. Można, nie wiem, iść na warsztat, można czytać książkę i jakieś tam lampki z wartościami mogą nam się świecić. Po co w zasadzie to jest, dlaczego to, czemu to ma służyć, w imię czego ja to robię, albo jaki jest lepszy sposób, który by sprawiał, że to może takie będzie duże słowo, ale że moje życie staje się lepsze, chociaż tak o milimetr lepsze. Więc wartości to niekoniecznie wolontariat na drugim końcu świata, ale wartości to jest to, jak widzę drugą osobę przed sobą, patrzę jej w oczy i wchodzę w jakąś interakcję, w jakiś sposób na coś zwracam uwagę, daję na coś przestrzeń, albo zauważam też samego siebie i co ja sam przeżywam. To w zależności od wartości może być inaczej prowadzone. To ja będę grała tego adwokata diabła dalej, bo myślę sobie, że możemy brzmieć jak nawiedzeni lekko, nie? No bo wartości, no jakie człowiek ma wartości? No idzie do pracy, ma zarobić pieniądze, ma, nie wiem, kupić mieszkanie, ma założyć rodzinę. Przecież to jest, co ty mi tu mówisz o tym, co jest dla mnie ważne? Przecież to wszystko, wszyscy wiemy, słuchaliśmy tego od naszych rodziców, słuchamy tego z różnych przekazów społeczno-polityczno-ekonomicznych, że my jakby z góry wiemy, co my mamy w tym życiu robić. A jeszcze w dobie konsumpcjonizmu, no to mój drogi, no to im więcej, tym lepiej. A ty mi mówisz, co ja mam tu patrzeć w oczy rozmówcy, zastanawiać się, co jest dla mnie ważne w tej rozmowie. W jaki sposób, jeżeli ktoś tego słucha, może odkryć swoje osobiste wartości? Mhm. Jakie pytania należy sobie zadać? Gdzie ich szukać? Pewnie jest kilka sposobów. Z tym konsumpcjonizmem, czy różnymi innymi pułapkami, w które wpadamy. No myślę, ważny jest taki sposób myślenia, już nie tylko chodzi indywidualnie wartości, tylko próbuję złapać to, że ta trzecia fala ma swoje miejsce. Znaczy, że upomina się o coś, czego być może zabrakło chociażby w drugofalowych myśleniach, które okej, swoją część jakąś zrobiły, ale miały prowadzić do tego, że po prostu się wyleczymy z różnych chorób. Jak każdy będzie już zdrowy, to będzie robił to, co trzeba i świat będzie szedł w dobrym kierunku. I niekoniecznie coś takiego się dzieje. Wiemy, że mamy różne terapie, coraz więcej badań na temat tych terapii, ale że mamy świat, który jest najlepszy technologicznie w historii. Nie było lepszego nigdy, jak ktoś chciałby wybrać jakiś moment w historii świata, który mógłby żyć i miałby szansę dożyć do tego momentu, w którym my jesteśmy chociażby i móc sobie poradzić chociażby z różnymi chorobami, móc rozmawiać tak jak my teraz przez łącza. Nie ma w ogóle porównania pod tym względem, a jednocześnie wiemy, że wskaźniki takie, różne markery zdrowia psychicznego ludzi, tego jak na ile są szczęśliwi, nie są tak satysfakcjonujące, znaczy, że, a nawet, że jest coraz gorzej. Amerykanie oczywiście bardziej skrupulatnie mierzą to na bieżąco, ale wskaźniki, nie wiem, prób samobójczych czy samobójstw w Stanach Zjednoczonych rosną, mimo tego, że technologicznie mamy coraz lepiej, mamy coraz więcej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Też wiemy to już tak, to jest inny wątek, ale że świat nie wytrzyma tego coraz więcej tak bardzo długo. I wartości to nie ma być coś abstrakcyjnego, znaczy to nie jest coś, z czego ktoś nas inny rozliczy albo coś, co wypada, tylko to mogą być te wartości na takim bardzo indywidualnym poziomie. To znaczy, że możemy mieć jakieś momenty w swoim życiu, o których możemy pomyśleć, że gdyby takich było więcej, ale nie chodzi o coś przyjemnego, co nas spotyka, tylko jeśli my byśmy tak działali, podchodzili do różnych osób, rzeczy, spraw w taki sposób, gdyby nam się udawało to robić, wdrażać, rozwijać, to moje życie byłoby lepsze. Gdzie są te momenty, o których ja mogę pomyśleć, że to mnie prowadziło w dobrą stronę, tego chcę więcej w swoim życiu? To jest opowieść o wartościach. No dobra, spotykamy się dzisiaj. Bardzo podoba mi się ta odpowiedź. Mam nadzieję, że też będzie taką podpowiedzią dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek w myśleniu o wartościach. Ale spotykamy się dzisiaj w związku z książką, którą redagowałeś wespół z Konradem Ambroziakiem, która właśnie ukazała się nakładem gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, a książka nosi tytuł Ponad DSM.
w oryginale jest pod redakcją Stephena Hayesa, który będzie gościem tego podcastu już niebawem, i Stefana Hoffmana. Książka, którą myślę nie bez powodu możemy nazwać przełomową, bo ona przełamuje pewne dotychczasowe schematy myślenia i pewne dotychczasowe porządki i obowiązki. DSM, czyli klasyfikacja chorób Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ja to taki, Biblia to może za duże słowo, ale taki manual, który mówi, dobra, to takie kryteria muszą być spełnione, żebyśmy rozpoznali takie zaburzenie, a takie do takiego zaburzenia. No i jako tam terapeuci, w ogóle specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, klinicyści, z tym manualem pod pachą często wędrujemy i sprawdzamy, dobra, to mamy takie rozpoznanie, tu możemy wpisać taki kod i taką diagnozę. I teraz książka nosi tytuł Ponad DSM. Dlaczego mamy jako klinicyści, i to jest pierwsza część mojego pytania, a może także jako pacjenci, wzbijać się ponad DSM? Jaki jest tego cel? Tak jak przechodziliśmy przez te różne nurty psychoterapii, które miały swoje miejsce jakoś w historii i też odpowiadały na zapotrzebowanie, które się pojawiało, albo jakąś może nawet rodzaj nadziei, że ten sposób myślenia i działania poprowadzi nas w jakieś lepsze miejsce, to te ścieżki czasami się wyczerpują i DSM, ten na razie abstrakcyjny, on ma numery i od pierwszego, który powstał prawie 100 lat temu, może trochę mniej, jesteśmy aktualnie przy 5 i wiemy, że tendencja zmian w DSM-ie częściowo polega na tym, że on bardzo się rozrósł, to znaczy aktualny ma około 1000 stron i ponad 500 rozpoznań różnych. I sposób myślenia związany z DSM-em w takiej tej obecnej czy dotychczasowej formie prowadził właśnie do tego, do nazywania cierpienia takiego ludzkiego, życiowego w postaci różnych diagnoz. Co dalej prowadziło, że jeśli mamy chorobę, to potrzebujemy lekarstwa na tę chorobę i to okej. Czasem rzeczywiście było lekarstwo w sensie jakiegoś środka farmakologicznego albo jakiegoś postępowania wdrażanego przez psychoterapeutę czy inną wykwalifikowaną osobę. I ten sposób myślenia ma różne ograniczenia, to znaczy, o ile może brzmieć tak, dawać nadzieję, że to jest jakieś przewidywalne, poukładane, wiemy, co się dzieje, to zderzenie tego sposobu myślenia z rzeczywistością pokazuje nam, że tam są pewne szczeliny, w których nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Jest wiele osób, które spełnia wiele kryteriów jednocześnie. Są osoby, które nie pasują do żadnego kryterium, a i tak coś im doskwiera i szukają pomocy w psychoterapii. Czasami badania prowadzą w tę stronę, że szykujemy coś w rodzaju protokołu, czy dosłownie tak to się nazywa, protokołem na zaburzenie. Tymczasem specjaliści, którzy później tych protokołów mają używać, czasem ich używają dosłownie, czasem włączają różne inne rzeczy i nie jest to już wszystko tak doskonale przebadane, jak mogłoby to wyglądać zachęcająco w laboratorium. Ale poza wszystkim innym, próbuję jakoś to na to spojrzeć od tej strony, że to jest rodzaj metafory, której używamy. To znaczy, to nie jest tak, że to są rzeczywiście choroby. Można tak o tym pomyśleć, jeśli to komuś pomaga, jeśli to dla kogoś ma sens, jeśli rzeczywiście daje nadzieję na wyleczenie. Wydaje mi się, że to Milton Erickson jeszcze z innej bajki tak powiedział, ale że jego nie obchodzi tak bardzo, czy diagnoza, która pada w gabinecie, jest prawdziwa. Jemu wystarczyło, że zarówno terapeuta, jak i klient, pacjent są w stanie w nią uwierzyć i da jakąś szansę na zmianę. I to metafory tym sposobem mogą być różne. Jeśli komuś ta medyczna pomaga, super, może tak być. Ale nie jest to jedyna i ona ma swoje kłopotliwe takie różne ścieżki, które właśnie nie dają szans na poprawę czasami na przykład, albo prowadzą w mało takie pomocne rejony. Więc DSM stworzony na dotychczasowych zasadach, wydaje się, że wycisnęliśmy z tego to, co się da. Coś już wiemy, rzeczywiście wiemy więcej niż kiedyś, mamy sposoby badania i one mają swoje słabe punkty. I pomysł to jest nie tylko Hayesa i Hoffmana, różnych autorów, którzy byli autorami, współautorami tej książki, ale też wiele innych postaci przygląda się DSM-owi krytycznie.
I ta książka jest próbą wprowadzenia w taki bardzo złożony temat, jak inaczej to wymyślić. Czy musimy to nazywać chorobami, czy jest inny sposób, który nadal daje nam jakąś rodzaj przewodnika tego rozumienia, co komuś dolega, z czym ktoś się mierzy i sposobu na radzenie sobie z tym, co ta osoba, czego ta osoba doświadcza. Widzę diagnozę jako pewnego rodzaju miecz obusieczny. Z jednej strony, kiedy zmagamy się z pewnym zespołem objawów i ktoś nam to nazwie, to możemy poczuć pewnego rodzaju ulgę, że okej, dobra, czyli to nie tylko mi się to przytrafia, to jest pewnego rodzaju zbadana, znana jednostka kliniczna, mogę sobie coś o tym poczytać, mogę znaleźć osoby, które również zmagają się z podobnymi objawami, jakoś przez wsparcie społeczne również uzyskać pewnego rodzaju benefity w tej drodze do zdrowienia. Z drugiej strony myślę sobie, wiele osób bardzo mocno identyfikuje się ze swoim rozpoznaniem. Na tyle bardzo, że wchodzi to w skład ich tożsamości, ale także zachowania. Nie mogę tego zrobić, bo mam takie rozpoznanie. Nie mogę w tym wziąć udziału, bo mam takie rozpoznanie. Czasami faktycznie ograniczenia wynikające z pewnego rodzaju dolegliwości są obiektywne. Czasami mogą stanowić legitymację do tego, aby nie mierzyć się z pewnymi rzeczami, które mogą być bolesne, mogą być trudne. Jak ty widzisz rozpoznania? Jakie są zagrożenia, a jakie są benefity, jeśli je widzisz, płynące z tego, jak DSM wygląda obecnie? No i czy książka i myślenie ponad DSM oznacza, że cały DSM powinniśmy teraz wyrzucić do kosza? DSM pewnie nie trafi do kosza, pewnie powstanie coś innego i może tak słowem wyjaśnienia, nas w Polsce nie obowiązuje DSM, co prawda, ale ma wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy, to znaczy to, jak Amerykanie ułożą sobie ten świat, później odbija się falami właśnie po różnych miejscach w świecie, bo mogą zrobić badania i mogą wymyśleć różne inne rzeczy, wychodząc od tego, czym w zasadzie ten DSM jest albo jak on ma wyglądać. Rzeczywiście jest tak i zdarzyło mi się to słyszeć od osób na przykład, które słyszały diagnozę związaną z zaburzeniem skręgu autyzmu, że to im nagle pozwoliło zrozumieć, czemu właściwie tak się dzieje w ich życiu albo czym ich funkcjonowanie różni się od kogoś innego. Że mogli skorzystać z jakichś pomocnych form wsparcia, że mogli mieć świadomość, jakich przyjaciele, partnerzy i bliscy myślą albo doświadczają rzeczywistości, że to jest coś innego, że czasem może trudnego do wytłumaczenia, nie da się przełożyć tego umysłu gdzieś do kogoś innego, ale przynajmniej da się opisać te różnice jakoś z boku. Zdarza się, że czasami taki rodzaj diagnozy działa właśnie w postaci ulgi, daje jakąś jasną wskazówkę, co teraz dalej. Działa z drugiej strony, można powiedzieć, może też działać jako coś, co ogranicza. To, co podałeś jako przykład, ponieważ mam jakąś tam diagnozę, czegoś nie mogę zrobić, no może być przykładem jakiejś takiej sztywności w myśleniu czy działaniu. Jest właśnie pozbawiony może tego elementu wartości, tak? Można by dorzucić wartość. Tak, doświadczam czegoś takiego, mam trudności, które nawet mają swoją nazwę, które wiem, na czym polegają i dalej mogłoby iść pytanie o wartości. Czy jest coś ważnego gdzieś tam w jakiejś ścieżce, strona, w którą warto iść, coś, co warto w sobie rozwijać, niezależnie od tego, że jest to dla mnie trudniejsze, inne, dziwne, niepokojące, jeszcze jakieś. Więc może być, to chyba o czym mówimy, może być różna funkcja tych diagnoz, które słyszymy, albo zwłaszcza tego, jeśli ktoś sam ich używa. Zdarzyło mi się słyszeć takie dyskusje, albo odpowiada się takie zarzuty, że nie ma czegoś takiego jak ADHD, albo że jest coś takiego. I że to jest może źle postawiona kwestia, ani nie ma, ani jest. Tak, ludzie opisali coś takiego jak ADHD na przykład i nie mamy żadnego biologicznego testu, żeby powiedzieć, czy ktoś ma, czy nie ma, że to jest nadal diagnoza objawowa. Możemy sprawdzać, czy ktoś spełnia ileś kryteriów przez jakiś czas i tak dalej. I najważniejsza rzecz będzie taka, czy ta diagnoza nas poprowadzi w jakieś korzystne miejsce, to znaczy, czy ten ktoś z taką właśnie diagnozą, czy jak sobie to nazwie inaczej, że po prostu jest może impulsywny,
czy jemu to pomaga, czy umie to dalej wykorzystać, coś z tym zrobić albo prowadzić życie jak najbliższe temu, jakie uważa za wartościowe i sensowne. To ja jeszcze włączy się moja nutka porządkująca, bo pięknie mówisz, nawet nie śmiemy wchodzić ci w słowo, ale chciałam dopytać, to co w zasadzie wchodzi w skład trzeciej fali? Jakie terapie? Jakie skomplikowane akronimy? Tak, rzeczywiście. Trzecia fala to nie jest jakiś jeden model terapii, to być może to, co próbowałem z lotu ptaka złapać przez tę uważność i kierowanie się wartościami, ale to ma różne oblicza, różne języki i wydaje mi się, że jesteśmy w momencie dynamicznego rozwoju tego właśnie, tej fali i tego sposobu myślenia, więc pojawia się dużo trzyliterowych skrótów i tak możemy jakoś krótko przejść, żeby wiedzieć co do czego, jak się orientować, bo niektóre te nazwy już zdobywają już jakąś popularność, pojawiają się książki, warsztaty, różne osoby jakoś też identyfikują się jako terapeuci związani z jakimś konkretnym nurtem i chyba takim najbardziej popularnym, rozpowszechnionym w Polsce to jest ACT, czyli terapia akceptacji i zaangażowania. I tak w dużym skrócie, celem terapii ACT jest rozwijanie tak zwanej elastyczności psychologicznej. Możemy to być może porównać do takiej elastyczności fizycznej, to znaczy jeśli jesteśmy elastyczni, nasze stawy i mięśnie i ścięgna mają i szerokie zakresy i możemy się poruszać na różne sposoby, pewnie zwykle więcej możemy zrobić, mniej jesteśmy narażeni na kontuzje, przeciążenia, mniej nas boli, więcej jest w zasięgu naszych możliwości. I podobnie, tak jak te nasze fizyczne możliwości, tak i w ogóle życiowe możliwości mogą być ograniczane przez jakąś naszą sztywność. Znaczy, może być oczywiście, że to jakby życie ma też swoje wymogi, ale czasem to nasze różne uwarunkowania mogą utrudniać nam właśnie na podążanie w stronę wartości. Więc ta elastyczność psychologiczna wiąże się chociażby z tym, że jesteśmy gotowi angażować się w aktywności, w rzeczy, które mogą dotykać jakiejś bolesnej sprawy. Nie wiem, budowanie relacji z innymi zawsze ma te dwie części, to znaczy może być czymś i przyjemnym, budującym, czymś, co czujemy się przyjemnie, ale jeśli ta relacja, nie wiem, buduje się cały czas, można zawsze obawiać się, że zostaniemy zranieni, porzuceni, albo że to z kolei my zranimy, albo porzucimy kogoś, dotykać czy poczucie winy, czy poczucia krzywdy, czy jakiegoś zagrożenia, nawet jeśli jest to w imię czegoś takiego ważnego. I ta elastyczność jest sposobem na otwieranie się na różne, czasem trudne rzeczy, do których niespecjalnie mogliśmy się nawet przyczynić, ale w imię tego, że szukamy jakiegoś życia, które nam się wydaje cenniejsze czy lepsze niż to, które prowadzimy. Więc jest ileś procesów związanych z aktem, nie będziemy ich tutaj szczegółowo omawiać, ale to chyba najważniejsze tak z lotu ptaka, co z tym aktem może się wiązać. Widziałem o terapii akceptacji i zaangażowania i ta tak, akceptacja rzeczywiście ma tu jakieś znaczenie. Co jeszcze? Kolejna rzecz, która, bo akt jest mi bliski, to jest coś, z czym ja z kolei najbardziej się utożsamiam, więc pewnie dlatego zacząłem. Kolejny jakiś wątek, który często się pojawia tak w terapiach trzeciofalowych albo też na pograniczu, bo te nurty też podążają w różne strony, to koncepcje związane ze współczuciem. I wydaje mi się, tak jak wcześniej mówiłaś o tych wartościach, że mamy jakieś swoje skojarzenia z tymi słowami, które akurat w tym żargonie czy w tym języku mogą znaczyć coś innego. Współczucie, myślę, w języku polskim leży bardzo niebezpiecznie blisko litości albo nie wiem, żałowania kogoś, czegoś takiego bardzo miękkiego. Natomiast współczucie w rozumieniu terapii jest antidotum na wstyd, na samokrytykę. I to jest punkt wyjścia do terapii, które powstały w oparciu o współczucie. Właśnie to jest trochę inna kategoria, już nie mówimy o chorobie, ale jeśli mówimy o wstydzie, którego każdy z nas doświadcza i to nie jest jeszcze nic złego, ale czasem wstyd może nas ograniczać w sensie nasze możliwości doświadczania różnych rzeczy. Możemy robić bardzo wiele, żeby uniknąć wstydu, możemy pozbawiać się ważnych szans, żeby uniknąć wstydu.
i myślę równie rozpoznawalnym takim naszym przeciwnikiem wewnętrznym będzie coś, co nazywa się czasami wewnętrznym krytykiem, czy w ogóle jakieś takie samokrytyczne nastawienie. Więc współczucie w tym rozumieniu ma być innym sposobem podejścia do różnych bolesnych sytuacji, wydarzeń, doświadczeń w naszym życiu. Ale nie chodzi o to, żeby nie wiem, się zagłaskać na śmierć, tylko chodzi o to, żeby jeszcze złapać jakiś element uważności, dostrzec to, co robimy, dlaczego to robimy, czego unikamy, czego szukamy i móc z odwagą podążać w stronę wartości, budowania relacji, doświadczania rzeczywistości na różne wzbogacające sposoby. Tak, więc to jest drugi wątek, może tam delikatnie osobny, w sensie terapia skoncentrowana na współczuciu jest osobnym nurtem na pograniczu trzeciej fali, ale też współczucie jest czymś obecnym i w terapii ACT, i w wielu różnych nurtach, które się rozwijają. Mhm. Tak, to jest druga rzecz. Trzecia, dalej będę podążał tropem tego, co mi jest bliskie, choć to nurt powiedzmy dosyć może niszowy naraz, ale wydaje mi się, że czekający na jakąś popularność razem z wydaniami kolejnych książek, które nas czekają. To jest terapia, psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, w skrócie FAP, tak to można znaleźć, i która, nawet nie wiem, czy można to opisać jako odrębny nurt, ale coś, co może być dodatkiem, czy jakimś takim dodatkowym podejściem w ramach nawet różnych innych nurtów, w którym terapeuta może się poruszać, a wiąże się z takim skupieniem na relacjach, zwłaszcza w ich takim intymnym kształcie, takim bezpośrednim. Terapia w tym nurcie wiąże się z tym, że terapeuta nadal, to są terapie behawioralne, skupia się na zachowaniu, ale na pewnych szczególnych zachowaniach, przyznając jakieś takie duże miejsce temu, czy potrafimy budować bliskie relacje z innymi, czy szukamy intymności, a intymność zawsze będzie wiązała się z jakimś lękiem, z czymś nieprzyjemnym jednocześnie. Pamiętam, że na kursie tego modelu terapii często padało takie zdanie, że jeśli drży ci głos, szybciej bije serce i zaczynają ci się pocić dłonie, to być może jesteś w dobrym miejscu do wzrastania. I chyba to jest taka idea znowu pasująca do świata, w którym w tym momencie, jak rozmawiamy, kilka miliardów ludzi chyba ma telefony w kieszeni, może nawet smartfony, a jednocześnie gdzieś obok nas może żyć osoba, która tego dniami nie ma się do kogo odezwać z czymś więcej niż dzień dobry. A jednocześnie wiemy to znowu z takiej bardzo jakby ścisłej nauki, takiej jaką znamy, że samotność, takie osamotnienie w sensie emocjonalnym jest czynnikiem ryzyka dla nas, dla naszego zdrowia i życia. Że to jest tak, jakbyśmy palili, już nie pamiętam ile, kilka papierosów dziennie. Bycie samotnym, osamotnionym emocjonalnie podobnie źle wpływa na nasze zdrowie. Więc ta terapia wyciąga akurat ten wątek. Jeśli ktoś miał okazję uczestniczyć w spotkaniach z takim skrótem ACL, Awareness, Courage, Love, to też jest jedna z emanacji tej terapii. Te spotkania w dużym skrócie polegają na takich doświadczeniu osobistego, bezpośredniego kontaktu, trochę z takim odsunięciem small talków i różnych innych barier w komunikacji gdzieś na bok, a dążeniem od razu do budowania połączenia bliskich więzi z innymi. Czy nasz worek już się opróżnił trzeciofalowych terapii? Nie. Czy myślisz, że na tyle, na ile ten podcast jest w stanie unieść? Wydaje mi się, że możemy jeszcze rzucić tak szybko. Opowiedziałem trzy takie idee, które są mi bliskie i wydaje mi się, próbuję o nich powiedzieć, że są mi bliskie i pomocne i kiedy jestem w gabinecie i z kimś pracuję, są bliskie i pomocne, kiedy sam jestem człowiekiem i doświadczam rzeczywistości i nie wiem, poznaję ludzi i coś się dzieje w moim życiu. Myślę, poza wszystkim innym, co byśmy tutaj nie powiedzieli o świecie, badaniach, to moja osobista perspektywa, z której ja to wygłaszam, to mówię teraz o kierunkach, które mi się wydają wartościowe, znaczy po myśli i sposoby myślenia, które dla mnie okazały się pomocne, czy cały czas są pomocne. Więc tak króciutko może przemknę przez różne inne litery, które można usłyszeć w tym trzeciofalowym worku. Terapia dialektyczno-behawioralna to jest taki nurt, myślę, już dosyć rozpowszechniony,
również w Polsce z różnymi szkoleniami, miejscami, gdzie można w ten sposób się leczyć. Leczyć, użyłem tego słowa, ale niech będzie na moment, że terapeutyzować. Zwłaszcza osoby, które mają trudność z regulacją własnych emocji, mogą z tego skorzystać. Innym słowy, z tego pomysłu, czy z dostrzeżenia takiego problemu wziął się ten model terapii. Jednocześnie, znaczy może nie jednocześnie, ale w konsekwencji zrodził terapię dialektyczno-behawioralną, to skrót DBT. Można powiedzieć, gdzieś tuż obok powstała terapia RODBT, czyli radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna, która z kolei trochę gryzie temat z drugiej strony, znaczy zajmuje się tym, jeśli jesteśmy zbyt usztywnieni, zbyt zamykamy się w jakimś wąskim kręgu reakcji emocjonalnych. Pozwala nam, czy stwarza warunki do tego na uruchamienie i w naszym ciele, i we wrażeniach możliwości właśnie budowania bliższych kontaktów albo przyglądania się temu, jak ta nasza emocjonalność działa. Jest jeszcze taki wątek związany z RFT, czyli teorią ram relacyjnych i jej taką, powiedzmy, emanacją w postaci terapii, jako kliniczne RFT, i ramy tego podcastu nie dźwignęłyby tego, gdybym zaczął teraz przez godzinę tłumaczyć, czym właściwie jest RFT. Przyjmijmy może, że jest to jakiś sposób myślenia behawioralny o języku, z różnymi bardzo ciekawymi obserwacjami tego, jak uczymy się języka, jak się nim posługujemy. Myślę sobie, że trzeba mieć w sobie trochę zacięcia takiego geekowskiego, żeby wsiąkać w RFT. Parę razy mi się zdarzyło i to jest przyjemne doświadczenie, ale powiedzmy, że kiedyś może, jak już wyjdzie jakaś książka, to jakiś inny podcast nagramy na ten temat. O, bardzo podoba mi się, jak goście też tak sugerują, zwłaszcza ci, z którymi bardzo dobrze mi się rozmawia, że przyjdą jeszcze do podcastu, wytnę ten fragment i będę ci podsyłać co jakiś czas, żebyś pamiętał, że zobowiązałeś się do tego na wizji, a może o RFT, może o czymś innym. Marcin, bardzo dziękuję ci za spotkanie i myślę sobie, że ugryźliśmy w tej rozmowie wiele wątków, które praktycznie każdy z nich zasługiwałby na zupełnie osobny odcinek. No ale co się odwlecze, to nie uciecze i wierzę, że będziemy jeszcze mieli szansę o tym porozmawiać. To była zajawka. Zajawka, której powodem jest wydawana właśnie w Polsce książka Ponad DSM, którą Marcin redagował wraz z Konradem Ambroziakiem. Książkę Ponad DSM wydało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Autorami, redaktorami tej książki są Steven Hayes i Stefan Hoffman. Ja bardzo polecam tę książkę, uważam wszystkim specjalistom i klinicystom, a także adeptom psychoterapii, psychologii jako absolutne must read, a dla wszystkich psychogików i entuzjastów również serdecznie polecam, no bo co by tu dużo mówić, no rewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o diagnozie, o pracy klinicznej, oby więcej takich książek, chociaż muszę przyznać szczerze, że te trawiłam dosyć długo. Nie czytałam, czyta się świetnie, więc gratuluję redakcji, ale musiałam dać sobie chwilę na to, żeby ją potrawić tak w środku w sobie. Dziękuję, tak. Znaczy myślę, że tak, książka rzeczywiście trawi się długo, bo ma różne oblicza. Jestem zwolennikiem takiej koncepcji, że można rozmawiać o książkach, nawet których się nie czytało. Jest nawet książka pod tym tytułem. I czasem być może chodzi o jakąś jedną myśl, którą się złapie, nawet jeśli nie wszystkie one nam są bardzo przydatne. Wydaje mi się, że dotykanie tej książki, dotykanie jakiegoś fermentu, który się dzieje, który ma jeszcze różne oblicza i różne może mieć. Też dziękuję za rozmowę i ciekawe prowadzenie tych wątków, zmuszanie mnie do zastanowienia się, jak to wszystko opisać. Więc dzięki, tak, być może do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Na pewno do zobaczenia i do usłyszenia, a moim i waszym gościem był Marcin Domurat. To był kolejny odcinek podcastu Gutrol Gada. No i co, mam nadzieję, że poczekacie i usłyszymy się także w kolejnym tygodniu. Bardzo wam dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Dobrego dnia.